czwartek 1 października siatkarki z Eleklerk Moja Radomka pokonały u siebie Wolej Wrocław 3-0. To trzecie z rzędu zwycięstwo zawodniczek z radomskiego klubu. But what not an easy game, because okay, we can see the score is 3-0. We play good and I think it was not easy because the most important situation that the team was playing very good from the beginning to the end. So the team is growing up and we have a lot to work, sure, but the team is becoming to take a shape. Jak twierdzi trener Ricardo Marchesi, nie spodziewał się tak dobrego startu ze strony swojego zespołu. Przekonuje, że Radomka zaczyna dostrzegać swój potencjał i niewiele brakuje, by stała się topową drużyną Tauron Ligi. Podkreśla, że oprócz ciężkiej pracy, ważna jest również atmosfera na trybunach. Zimna krew po naszej stronie, siatkówka jest grą błędów jednak, no te błędy się zdarzają. Jakbyśmy nie popełniały błędów, no to byśmy wygrywały do zera, no taka jest prawda. Ale no trzeba te błędy popełniać, znaczy nie trzeba, ale no się zdarzają i... Ale na szczęście właśnie miało się pod kontrolą wszystko i z tego jesteśmy zadowoleni. Tego samego nie mogą powiedzieć siatkarki Wolej Wrocław, dla których przegrana z Radomką była trzecią z rzędu. No to trzeci przegrany, trzeci z kolejnym bardzo mocnym przeciwnikiem. Myślę, że nikt w tych meczach na nas nie stawiał, ale uważam, że to nie są takie szybko przegrane mecze, bo za każdym razem walczymy, pokazujemy serducha na boisku i udowadniamy, że jesteśmy no niebezpieczne w tym sezonie i nie tak łatwo się poddamy. Trener wrocławskiego zespołu twierdzi, że główną przyczyną przegrania spotkania w Radomiu był brak realizacji założeń taktycznych oraz świetna dyspozycja rozgrywającej Radomki Katarzyny Skorupy. Chcieliśmy odrzucić zespół z Radomia od siatki. Mieliśmy na to jakieś tam swoje pomysły. Niestety zagrywka w naszym wykonaniu nie była przez cały mecz na odpowiednim poziomie, żeby to przyjęcie odrzucić od siatki. Tak naprawdę moment w drugim secie, od połowy drugiego seta zagrywaliśmy tak, jak powinniśmy zagrywać i wtedy ta gra była o wiele lepsza. Kolejnym wyzwaniem dla siatkarek z Radomki będzie wyjazdowe spotkanie z Grotem Budowlani Łódź. Mecz odbędzie się 11 października o godzinie 17:00.